Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w nowym filmie. I zapraszam Was na przegląd dekoracji świątecznych. W zeszłym roku nagrywałam dla Was taki film jesienią. Teraz też nagrałam Wam przegląd dekoracji jesiennych. A teraz czas pokazać Wam, co ciekawego jest w sklepach z dekoracji bożonarodzeniowych. I powiem Wam, że jest tego naprawdę sporo. Nagrywam ten wstęp już po tym, jak nagrałam przegląd. I byłam naprawdę w większości sklepów. Byłam w Kiku, byłam w Teddy, Sensei Home, TK Max, High Home. Um, home and You, Homla i Skilzie w Tajgerze. Starałam się pokazać Wam te tańsze i droższe sklepy, żebyście też zobaczyli, gdzie jaki jest asortyment. I tak, jak mówiłam w poprzednim tego typu odcinku, że nie ma nic złego w wykorzystywaniu tego, co już mamy, naszej kolekcji z poprzednich lat. Sama mam naprawdę sporo już tych dekoracji. Oczywiście lubię je pooglądać co roku w sklepach, więc dlatego też nagrywam dla Was taki film, ale jeśli planujecie coś, sobie dokupić, to myślę, że taki odcinek jest dla Was o tyle pomocny, że już na filmiku widzicie, co w tych sklepach jest i gdzie ewentualnie warto się udać: czy na jaką stronę internetową, czy stacjonarnie. No bo też nie oszukujmy się, że większość z nas zamawia online, także może komuś z Was. Oszczędzę wycieczki do galerii handlowej i po prostu zobaczycie, co jest w sklepach w tym odcinku. Ja sama jeszcze nic nie kupiłam, także poszłam, ponagrywałam, poprzeglądałam sama, co w tych sklepach jest, ale jeszcze zakupów nie robiłam. Stwierdziłam, że tak jak poprzednio, chcę najpierw właśnie nagrać, zmontować ten film i zobaczyć, czy faktycznie coś z tych rzeczy, które nagrałam, mi się podoba na tyle, że chciałabym to sobie w tym roku kupić, ale na pewno nie będą to jakieś wielkie zakupy w tym roku. Planuję dokupić jakieś bombki na choinkę, ale jeśli chodzi o takie dekoracje domowe, to tak jak na jesień kupowałam plakaty do sypialni, tak teraz muszę dokupić te mniejsze, te większe mam, żeby potem po prostu wymienić na świąteczne i może jakieś poszewki, bo chciałabym w tym roku już coś zmienić, już te poprzednie rok w rok zakładałam, także zobaczymy, ale póki co jeszcze nic nie kupiłam, że jeśli coś kupię, to pokażę wam w grudniu, a teraz już zapraszam do oglądania. No dobrze, przegląd zaczynamy od deals, w którym e, znalazłam bardzo fajne pudełeczka prezentowe. Także w deals znajdziecie dużo tego typu produktów do pakowania prezentów, ale i takich gadżetów, jak widzicie, jakieś do zdjęć. Są też oczywiście jakieś dekoracje choinkowe. Tutaj fajne nawieńce, wiecie, takie haki na drzwi. Także jeśli coś takiego potrzebujecie w tym roku, to daję znać, że tanio są w deals. Oczywiście bombki. Znalazła się nawet firma Whitby, tutaj o, bombka wieża Eiffla także też w Dealsie można znaleźć fajne bombki i torby prezentowe w Deals znajdziecie też kubki świąteczne i takie zimowe tutaj pierniczek, bardzo fajny kubek oczywiście w każdym sklepie zrobię Wam przegląd kubków bo wiecie, że uwielbiam tutaj takie fajne z przykrywkami i jeszcze taka szybka polecajka gorąca czekolada w Deals mokate w trzech wersjach słony karmel, dark i milky chocolate. Przepyszna wersja mleczna. Tutaj jeszcze piernikowa, więc chyba muszę spróbować. Teraz przechodzimy do Teddy, w którym jest mnóstwo dekoracji na każdy sezon. No i oni dosyć szybko te dekoracje wystawiają. Jak nagrywałam wam jesienny przegląd, to już te dekoracje po części były. Więc sporo mogło się już sprzedać, ale nadal jest ich pełno, czy czapki, czy jakieś opakowania prezentowe, tutaj worki, takie wiecie, na prezenty. Są też bardzo ładne bombki, te chyba po 8 zł, także śmiało szukałabym tam jakichś wyjątkowych egzemplarzy, mnóstwo torebek na prezenty, także tam na pewno po coś takiego bym się kierowała, bo wybór jest naprawdę ogromny. No i też są tutaj zestawy, na przykład po 4 bombki, szczerze mówiąc, mnie trochę zainteresowały tutaj takie malutkie, i w różnych kształtach. Kubeczki świąteczne też wtedy znajdziecie. Są też różne pudełka, fajne na pierniczki. Myślę, że fajnie coś takiego mieć. No i tutaj dużo takich figurek, rzeczy do postawienia, też domki, chociaż ja polecam te z homli ledowe. Przechodzimy do kika, w którym niestety było bardzo mało rzeczy. Naprawdę z tego co było przejrzałam, ale niestety za dużo rzeczy mnie nie zainteresowało, więc też prawie nic Wam nie nagrałam, bo było tego naprawdę mało. Przechodzimy do TK Maxa. Tutaj znajdziecie na pewno fajne prezenty. Znak Barbie podświetlany, mata na puzzle, która jest super. Mamy jedną matę i polecam. Jest to naprawdę przydatne. No i oczywiście w TK Maxie jest dużo wyjątkowych ozdób, są też świeczki natomiast ja Wam też polecam TK Max do pakowania prezentów tutaj też są fajne zestawy czy etykietek, na przykład tutaj bardzo ładnych graficznie czy kartek świątecznych czy jakiś wstążek, pudełek mają też takie kalendarze adwentowe zaraz Wam pokażę, naprawdę tutaj takie rzeczy są w dobrych cenach nie wszystkie, ale da się znaleźć i bardzo ładnie wyglądają, naprawdę o, tutaj są takie kalendarze adwentowe a właściwie same pudełka bo w środku nic nie ma, więc możecie czymś wypełnić, czy dla dzieci, czy dla kogoś w prezencie. Takie pudełka pod kalendarze adwentowe w TK Maxie znajdziecie. Oczywiście jest dużo naczyń, szklanek, różne kieliszki. Te nawet ładne mi się spodobały. Więc tutaj też takie świąteczne akcenty jak najbardziej znajdziecie. Coś, co mi się zawsze w TK się podoba to takie gotowe zestawy na prezent, czyli kubek, jakaś gorąca czekolada i pianki na na przykład marshmallows, do tego tutaj ciekawe kubki świąteczne z takim uchwytem z choinki. Są też zestawy takich podwójnych kubków z jakimiś przykrywkami. No i naprawdę da się tutaj znaleźć ciekawe, tutaj właśnie taka choinka z lampkami. Także jeżeli szukacie ciekawych kubeczków, to myślę, że w Ticket Maxie coś znajdziecie. Tutaj fajny pojemnik, taki domek z piernika, też na przykład właśnie na ciasteczka korzenne. E, inne tutaj pojemniki z takim świątecznym wzorem. To w ogóle naczynie żaroodporne, już oglądałam w zeszłym roku i nadal mnie kusi. E, 59,99 takie właśnie minimalistyczne, bardzo ładnie wygląda. A tutaj są takie stojaki, które ja często mam przy ekspresie i wkładam tutaj kubki właśnie świąteczne, gorącą czekoladę. I ja to kupiłam wiele lat temu w TK Maxie, i teraz są podobne. Nie mam dwa pięterka, tam było nawet z trzema, więc jeśli czegoś takiego szukacie, to daję znać, że w TK Maxie jest. Oczywiście ściereczki, różnego rodzaju rzeczy do kuchni, te rękawice jedne są ładniejsze inne gorsze ta akurat mi się bardzo podobała i teraz trochę żałuję, że nie wzięłam tego zestawu 34.99 ręczniczki takie małe do łazienki też fajne myślę, żeby tak dodać troszeczkę świątecznego klimatu i coś nad czym się zastanawiam to takie organizery na świąteczne dekoracje tutaj macie napis 36 ornament czyli właśnie jakiś bombek i tutaj możecie sobie wszystko fajnie zorganizować pochł Zastanawiam się nad czymś, może nie konkretnie takim, ale w tym stylu, żeby kupić do przechowywania tych dekoracji, bo mam tak wszystko wpakowane w jedno czy dwa pudła. E, tutaj kartki świąteczne i też właśnie w TK Maxie mają piękne wzory, naprawdę graficznie. Znajdziecie tutaj przepiękne kartki, ale są też różnego rodzaju naklejki. Myślę, że dzieciaki takie rzeczy uwielbiają, ale też można nakleić na jakiś prezent. I o, tutaj piękne zawieszki prezentowe. Prezentowe 18,99. I tu przy kasie znalazłam jeszcze kolejną turę kubeczków, takich już ze spokojniejszymi napisami i pudełka prezentowe bombki w stylu brytyjskim mieliśmy kupić jakieś i powiem Wam szczerze, że nigdzie nam się nie podobały szklane, baliśmy się trochę przewieźć więc może coś zamówimy po prostu online dajcie znać, czy gdzieś widzieliście fajne takie brytyjsko-londyńskie bo szukamy i jeszcze tutaj takie zapachy świąteczne takie wiecie, patyczki do wnętrz oczywiście w TK Maxxie świece, ale to chyba każdy wie polecam firmę Dewu Home, bo mają najładniejsze zapachy Teraz sinsej i sinsej ma naprawdę bardzo ładne dekoracje, podobają mi się w tym roku. Kubeczki, jakieś podstawki, sporo jest naprawdę do wyboru. Tutaj proszę, kubek pierniczek, też ciekawy, także znajdziecie na pewno fajne rzeczy w sinseju. Tutaj fajny dozownik na mydło za 19,99. Szukałam czegoś do łazienki, ale jeszcze takiego dozownika jakbym chciała nie znalazłam. Fajne tutaj takie drewniane też, różne. Dekoracje, też tutaj takie pudełeczka, jakby pod kalendarz adwentowy. No jest tego, słuchajcie, w Senseju sporo. Właśnie fajne są te drewniane różne rzeczy do wystawienia. To trochę tak um, ociepla czasami wnętrza. Skrzynka na listy, bombki czerwone, nad którymi się nawet trochę zastanawiałam. Tutaj taki zapach do wnętrz, piernikowy i nawet ładnie pachniał, bo gdzieś tam był obok wystawiony. Bombki w różnych kształtach, takie domki z piernika, bardzo fajne, nawet ze 39,99. Tutaj taki Kominek za, na woski zapachowe też ładnie wygląda. No i zobaczcie, jest dużo naprawdę ładnych tych dekoracji. Tutaj jakieś świece. Jeśli jesteście z trójmiasta, to ja polecam ten Sinsei na matarni. Jest tam naprawdę duży, jakby szeroki asortyment. Dużo rzeczy jest dostępnych. Różnego rodzaju ściereczki, rzeczy do pieczenia. Jakieś takie też foremki na pierniczki, znajdziecie. Jest też dużo jakichś rzeczy takich choinkowych. Tutaj fajne takie mini świeczki pierniki są też dziadki do orzechów. Tutaj taki wielki za 200 zł, ale powiem Wam, że zacnie by wyglądał na wejściu do mieszkania, nie ukrywam. Może gdyby był trochę tańszy, byłoby gdzie to później trzymać. Domek z piernika. Ten mi się w ogóle bardzo spodobał, chociaż później widziałam też fajny podświetlany. I zastanawiam się nad czymś takim, ale właśnie chyba lepsze by było podświetlane. Tutaj takie mini domki na 4 tygodnie i taka drewniana dekoracja. Znajdziecie też worki na prezenty, no i wycieraczkę, holy jolly, także można sobie też wycieraczkę świąteczną położyć. Są takie bombki, samochodziki 4 za 15,99 i trochę taki właśnie leśny, zielony klimat, jeśli wolicie coś bardziej stonowanego. Teraz Homla, która też ma w swoim asortymencie bardzo ładne dekoracje. Niektóre się powtarzają, na przykład tutaj mam bardzo podobną deseczkę z zeszłego roku, tylko mam bardziej dłuższą po prostu. Ale też fajny element i do wykorzystania, i do dekoracji. Są różne kubeczki, takie fajne szklane pojemniki na ciastka, na pierniczki. Tutaj takie fajne kubki w zestawach po dwie sztuki czerwone i zielone za 49,99. Oczywiście znajdziecie też bardzo ładne pościele, naprawdę tych wzorów jest kilka. Mi się podoba ta Mary. Szklaneczki z motywem pierników. Trzy szklanki w zestawie za 24,99 też ładnie wyglądają. I tutaj widzę kilka rzeczy, które podobały mi się już w zeszłym roku. Między innymi te kubki Mary i druga wersja Ho-Ho po 24,99. Są też w tej kolekcji inne podobne rzeczy. Tutaj bardzo ładne takie świece. Są też mniejsze kubeczki Merry Christmas za 19 zł. Różnego rodzaju tutaj takie zatyczki do wina. Oczywiście poszewki na poduszki czy całe poduszki. Także też tutaj jest sporo tych dekoracji. Tutaj nawet znalazłam jeszcze resztki jesieni, więc jeśli szukaliście takich naczyń, to daję znać, że jeszcze są, a to są właśnie te domki, które ja zawsze polecam, bo wyglądają naprawdę przepięknie i są ledowe, więc nie musicie odpalać żadnych tealightów, żadnych świeczek. Tylko działa to na baterie. Ja mam i duże, i małe i naprawdę polecam. Tutaj taki kubeczek z pokrywką. Te też bardzo mi się podobają, takie w sumie już zimowe. No i jak widzicie, jest tego sporo. Też znalazłam fajne wieńce. O, tutaj bardzo ładny, tak do zawieszenia na drzwi, jeśli chcielibyście coś takiego gotowego. Następnie pepko. Tutaj też zaczynamy wieńce. Też znajdziecie ładne i w spoko cenach tak za 30 zł. Tutaj takie urocze domki na choinkę. Bardzo mi się spodobały. Też fajnie to może wyglądać. Przegląd kubeczków. Też są całkiem ładne, ładny ten z napisem ho-ho, te wpierniczki też ciekawe. Mam wrażenie, że w tym roku naprawdę te kubeczki świąteczne są ładne. I tutaj ładna miseczka w takie kamieniczki, domki pozłacana. Udało mi się też znaleźć dwa fajne kubeczki dla kogoś, kto nie lubi, kiedy krzyczy wszystko świętami. Tutaj zobaczcie, jaki ładny, beżowy, neutralny kubeczek za 12 zł. I jest też taki w odcieniu zieleni. Także polecam, jeśli lubicie coś takiego delikatniejszego. Tutaj mamy różnego rodzaju bombki. Ta fajna z czapeczką Mikołaja. Także też sporo tych ozdób choinkowych w Pepco znajdziecie. Czy takie cukierki, czy takie. Candy Canes właśnie w zestawie. Tutaj tego było naprawdę sporo i coś ciekawego. Taki projektor śnieżek widzieliście u mnie, że ja sobie kupiłam projektor taki gwiazd nieba, więc ja już nie potrzebuję, mam naprawdę ekstra jest tam ten projektor, ale daję znać, że dostaniecie też coś tańszego w Pepko. Dużo poszewek. Oczywiście tutaj też bardzo ładna poszewka na poduszkę i takie kubeczki jeszcze z pokrywką na ostatni chwilę zwróciły moją uwagę. Przechodzimy do Home You, które ma wysokie ceny, ale tak jak Wam zawsze powtarzam jeśli coś sobie wypatrzycie, to warto czekać na promocję, że na przykład druga rzecz jest minus 90%, wtedy to się jeszcze opłaca. Ale mają naprawdę piękne te dekoracje, poszewki, pościel, naprawdę jest w czym wybierać. Tutaj taka poduszka candy cane, był też taki cukiereczek, więc myślę, że też ciekawe elementy takie dekoracyjne. Też tutaj są Ciekawe kubeczki i nie takie nachalne. Zobaczcie, jaki ładny, delikatny 1499, może nie ma za dużej pojemności, ale jest taki biały i jest zielony, są też inne świąteczne, jedne bardziej krzczą świętami, inne mniej. Natomiast wybór jest spory. Tutaj możecie zobaczyć też takie hardkorowe w sensie, że. Krzyczą po prostu świętami, takie domki z piernika i tak dalej. Mi się spodobała ta kolekcja z takimi delikatnymi gałązkami, takie, wiecie, delikatne zielone elementy. Pięknie to wygląda. Jest pościel, są poszewki na poduszki, są też ściereczki. No jestem ciekawa tamtej kolekcji, może się na coś skuszę. Tutaj ciekawy taki w sumie nie wiem czy na świeczki, czy na co, taki pojemnik z kamieniczkami, jest solniczka i pieprzniczka. Są też takie na pojedyncze tealighty, takie mini domki. No i Home You ma zawsze kilka kolekcji do wyboru. No, zobaczcie, jakie piękne kubki. Po prostu takie minimalistyczne choinki, 29,99. No i właśnie w Home You są różne te kolekcje. Delikatniejsze, mocniej krzyczące świętami, z jakimś elementem roślin, zwierząt. Czasami są właśnie też takie srebrne, złote, czarne, no bo każdy szuka też innych dekoracji, innego stylu. Tutaj też bardzo ładna taka leśna kolekcja. Home and You znajdziecie też ładne bombki, więc jeżeli szukacie czegoś wyjątkowego, lubicie zbierać jakieś pojedyncze egzemplarze, tutaj są fajne takie samochodziki, um, jakieś łyżwy, cukierki, coś z psim akcentem, naprawdę jest w czym powybierać. Także tam daję znać, że różne bombki w ciekawych kształtach są. Tutaj domek z piernika, który mi się spodobał, naprawdę nie ukrywam. Szukam czegoś podświetlanego i one właśnie miały LED, ale nie wiem, czy on nie świeci za lekko. Nie jest stanie, ale może właśnie na takiej promocji, może bym to kupiła na tej promocji, że druga rzecz minus 90%. No zobaczymy, wygląda to ciekawie. Tutaj solniczka, pieprzniczka, pierniki, tutaj takie świeczki, no i bardzo mi się spodobały te ściereczki właśnie z tej delikatnej kolekcji, nie pamiętam już jej nazwy, natomiast ładnie to wszystko naprawdę wygląda teraz isk i daje znać, że są przepiękne kubki, które kupiłam rok temu. Naprawdę one wyglądają ślicznie. 13,50. Dobra cena jak za kubek. No i ładnie wygląda. Mamy tutaj też dziadki do orzechów i takie ledy choinki. Znalazłam też taką poduszkę. Happy Holidays. Może w Wisku nie ma za dużo dekoracji, ale jak już są, to są naprawdę ciekawe. Miseczki, kubki, trochę tego jest. Też jakieś zielone elementy. Teraz Ikea i w Ikea zawsze na koniec przed kasami jest taki dział świąteczny. No i tutaj znajdziecie między innymi gwiazdy do zawieszenia czy do postawienia, takie lampki, to u nich jest co roku w różnych wersjach. Zastanawiam się nawet nad czymś do kupienia, tylko nie wiem, właśnie który wzór wybrać. Tutaj winko bezalkoholowe, takie grzane wino właściwie napój owocowy o smaku grzańca także jeśli szukacie czegoś na ten sezon, to polecam właśnie taki napój. Bez alkoholu. Tutaj kultowa torba w wersji świątecznej i papiery prezentowe. Znalazłam też dużo takich sztucznych wieńców. I powiem Wam, że są nawet fajne w tym roku. Ten mi się całkiem spodobał i można tutaj coś pokombinować. Ten też wygląda ciekawie, gdyby tam zawiesić jakieś lampeczki. Macie też mi nic na do kupienia, więc trochę tego w IKA znajdziecie. Half price. Tutaj naprawdę rzadko bywam, ale mówię, wejdę, zobaczę czy jest coś ciekawego? No i są takie pojedyncze bombki, więc też jakieś ciekawe egzemplarze, kubeczki. Znalazłam też taki fajny pojemniczek świąteczny 49.99, czy tutaj taki cukierek. Więc da się znaleźć jakieś ciekawe rzeczy. Natomiast nie było ich jakoś bardzo dużo, więc tutaj chyba trzeba po prostu zaglądać. Ale były fajne poduszki. Tutaj muszę przyznać, że poduszki były ciekawe. I am home, jeśli chodzi o ten sklep, to jest jednym z moich ulubionych. Niestety najwięcej oni mają dekoracji online. Często są wyprzedane stacjonarnie. Tutaj te fajne kubeczki, a tutaj mój ulubiony pojemnik, który kto pamięta, rok temu kupiłam w Edynburgu i samolotem przewoziłam, bo u nas wszędzie był wyprzedany. Trzymam w nim pierniczki, w sensie w zeszłym roku trzymałam i on jest przepiękny. Daje znać, że w forum Gdańsk, jak nagrywałam, to były dostępne. Strona ich czasami kłamie, jeśli chodzi o dostępność. Już kilka razy tak miałam, że niby czegoś nie ma, a na miejscu okazało się, że jest, więc warto sprawdzić stacjonarnie. Tutaj przechodzimy do Tigera, postanowiłam zajrzeć i zobaczyć, co jest ciekawego, i trochę rzeczy mają. Są oczywiście bombki, tam są właśnie różne. Tutaj mamy popcorn, tam jakieś inne świąteczne kształty, że jeśli szukacie czegoś do swojej kolekcji, to może tam znajdziecie. Były też ładne papiery prezentowe, bardzo mi się spodobał ten w choinki. Nie wiem, jakoś mi się podobają takie delikatniejsze rzeczy. Były też ciekawe rzeczy tak pod prezent, na przykład smartfon TV, jakaś mini lampa do paznokci, budziki, cozy lamp, była też czapka Mikołaja, gdybyście potrzebowali. Takie małe bombeczki, ale były też ciekawe domki, te lampiony, takie różowe, cukierkowe i z tyłu też były zielone. Przegląd kubeczków w Tigerze. Też są ciekawe, dużo takich Mikołajów, to jakiś bucik Mikołaja, także raczej spore jeśli chodzi o rozmiar. E, tutaj z moje ulubione mini marshmallow, pianki waniliowe, idealne żeby dodać do gorącej czekolady. Tutaj candy canes, tamte były o smaku miętowym, te o smaku bodajże truskawkowym, więc też tutaj słodyczy jest sporo. I to tyle, jeśli chodzi o przegląd dekoracji. Dajcie znać, w którym sklepie najbardziej Wam się podobają w tym roku ozdoby. Ja nie ukrywam, że Home News zawsze trafia. Nie wszystkie te ich kolekcje, ale któraś zawsze mi się spodoba. Zawsze przynajmniej jedna gdzieś tam przypada mi do gustu. No i właśnie ta delikatna, którą Wam pokazywała, naprawdę mi się podoba. No ale nie wiem jeszcze, co kupię. Sinsey ma bardzo dużo fajnych dekoracji, także tam też bym szukała. Natomiast tam też na stronie internetowej jest Więcej niż stacjonarnie, że może warto też poprzeglądać właśnie u nich stronę. Wtedy znajdziecie oczywiście pełno ciekawych dekoracji w bardzo dobrych cenach, więc tam polecałabym się udać, jeśli chcecie kupić coś na choinkę, bo tam było bardzo dużo takich małych elementów. Natomiast jeśli chodzi o Kik, to za dużo tam nie było. Zwykle właśnie kiki Teddy są dużo wcześniej z tymi dekoracjami, więc jak ja nagrywałam jesienne, to już były świąteczne, ale nie spodziewałam się, że będzie tak. Mało, nie było tych rzeczy dużo, a wśród tych rzeczy, które były, no było mało, które gdzieś tam przykuły moją uwagę, więc też wam za dużo nie nagrałam. Wiecie w ogóle znać, w jakim stylu lubicie dekoracje świąteczne? Czy lubicie takie stonowane, skandy, biało, zielono, drewniane, jakieś takie dekoracje? Czy może czerwiej na maksa? Czy taki klimat leśny? Mam wrażenie, że dobrze to widać na tych kolekcjach w Home and You, bo oni zawsze mają właśnie coś delikatnego, stonowanego, coś z motywem leśnym takim, wiecie, zwierzęta, jakaś roślinność i tak dalej. Jest coś takiego, co mówi takie typowe, świąteczne, vintage ozdoby, kolorowe mm, i takie wręcz cukierkowe. Jest też zawsze coś pomiędzy i e, gdzieś tam czarne, złote e, czy srebrne dekoracje. Także dajcie znać, w jakim stylu Wy dekorujecie swój dom. I co, mam nadzieję, że ten przegląd się Wam przydał. Już niedługo zaczynamy vlogmas, więc możecie razem ze mną od 1 grudnia przygotować się do świąt. Na pewno będzie też dekorowanie, więc jeśli macie w planie jakieś zakupy, coś potrzebujecie z dekoracji sobie dokupić. Mam nadzieję, że w tym filmie zrobiliście rozeznanie. Ja dziękuję Wam już za oglądanie. Widzimy się oczywiście w kolejnym filmie na kanale we wtorek. Zostawcie kciuka w górę, jeśli ten przegląd Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, co w grudniu będzie ważne. I wciśnijcie dzwoneczek, żeby otrzymać powiadomienia o nowych filmach, bo w grudniu będzie ich naprawdę mnóstwo na YouTubie. A w ten sposób otrzymacie powiadomienie na telefon, że opublikowałam właśnie film, że wciśnięcie dzwoneczka przed grudniem jak najbardziej wskazane. I co, ściskam Was mocno. Do zobaczenia, buziaki. Pa!